Co to znów za nowy wirus? Ja wiem, że wirusy z Chin to jest temat bardzo, bardzo kontrowersyjny i przede wszystkim temat, który, wiecie, touches the point, czyli on dotyka w jakieś takie czułe miejsce wielu osób, które przeżyły na tej planecie ostatnie 3 lata, czyli w sumie wszystkich. 2022 rok był dla nas tutaj w Chinach też bardzo ciężki, więc to wcale nie jest tak, że my to odczuwamy jakoś inaczej. No ale właśnie, o co chodzi? O co chodzi? Jaki znowu wirus z Chin? No więc może od początku. Jak zwykle przy tego typu sytuacjach zaczęłam dostawać linki z pytaniami, co się dzieje w Chinach, czy w Chinach coś się mówi, bo są informacje w zachodnich portalach informacyjnych na temat tego, że w Chinach grasuje jakiś nowy wirus i czy będzie kolejna pandemia. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Więc proszę nie panikować, przyjrzyjmy się temu, co na ten temat mówią chińskie media, nawet nie chińskie media, i generalnie co się na ten temat mówi w chińskim internecie. Wydaje mi się, że to jest rzecz, która wiele osób w Polsce może ciekawić. Ale zaczynając, WHO w środę wystąpiła ze wezwaniem do chińskich władz, by przekazały szczegółowe informacje o wzroście liczby zachorowań na choroby układu oddechowego wśród dzieci. To jest to, co mówi się w polskich mediach. To znaczy w Chinach już od połowy listopada, czyli tego miesiąca, mówi się o tym, że rzeczywiście jest zwiększona zachorowalność na takie choroby typu zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, generalnie grypa. Wiecie, o co mi chodzi. Takie choroby, które często pojawiają się w zimę, no. Trzeba tu jeszcze dodać, że generalnie chodzi o Chiny północne, czyli takie prowincje jak Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong. To są te prowincje, w których rzeczywiście tych zakażeń zaczęto ostatnio wykrywać najwięcej. Prowincje północne, czyli mniej więcej te, w których klimat jest taki jak, no taki podobny do polskiego. Ja mieszkam już na południu Chin, gdzie jednak ten klimat jest cieplejszy. W Szanghaju panuje klimat subtropikalny, więc my jesteśmy jeszcze tutaj w połowie jesieni. Tutaj jeszcze są takie temperatury typu 13-15, nawet do 20 stopni w dzień. No i to są takie oficjalne informacje, które podano. Oczywiście biorąc pod uwagę, co się działo w ciągu ostatnich 3 lat, 4 lat, tak, już w zasadzie na świecie, no to rzeczywiście nie dziwię się, że inne kraje, czy też WHO, no mają jakieś powody do niepokoju po tym, co się ostatnio tutaj działo w roku 2019 i 2020, kiedy te informacje rzeczywiście były w Chinach zatajane co do tego, co się tutaj dzieje na początku i pierwsze przypadki COVID-a, które były wykryte w Chinach jeszcze w roku 2019, no i próbki zostały zniszczone. Tutaj było bardzo, bardzo dużo kontrowersji z tym związanych, więc rzeczywiście WHO, wygląda na to, że WHO, no, jest zaniepokojone. Więc przejdźmy teraz do tego, co możemy przeczytać w chińskim internecie na ten temat. Ja sobie zapisałam kilka artykułów, bo no tutaj jest ich już sporo. W ciągu ostatniego tygodnia, nawet 10 dni, rzeczywiście tych artykułów było całkiem sporo na ten temat w różnych chińskich mediach. No i pierwszy taki, który tutaj mamy, to jest Shenyang Wang od Shenyang Daily, czyli gazety z Shenyang, miasta Shenyang w prowincji Liaoning. Od początku listopada jest bardzo, bardzo dużo zachorowań na choroby takie jak grypa H3N2, między innymi, oraz zapalenie płuc. I tu jest wymienionych jeszcze kilka różnych innych chorób z nazwy. I że są to generalnie raczej choroby występujące przynajmniej w tym momencie głównie wśród dzieci. Ponadto ogłoszono, że ogniska tych gryp i różnych podobnych, grypopodobnych chorób zostały wykryte w 300 miejscach w całym kraju. Do tego 90% wszystkich miejsc, gdzie wystąpiły te ogniska, to są szkoły podstawowe i miejsca przeznaczone dla dzieci, miejsca, do których przychodzą dzieci. Przedszkola, szkoły podstawowe. O! Oho! Tu się stało coś ciekawego, bo wczoraj zapisałam sobie artykuł z Jingying Caijing She, który został usunięty. A szkoda, bo było to trochę fajnych rzeczy. No ale generalnie, o co chodzi w tym drugim artykule, który sobie zapisałam, który przeczytałam wczoraj? Tam było napisane, że rzeczywiście w wielu szpitalach zaczyna brakować łóżek na oddziałach dziecięcych, bo one są już tak zapełnione i prawdopodobnie jak wejdę sobie teraz na Xiaohongshu, tam były w tym artykule zdjęcia,
z tych szpitali. Ja sobie... Kłoty głupie! Wejdę sobie na Xiaohongshu i rzeczywiście, jak przeglądam sobie teraz Xiaohongshu, czyli chińskiego Instagrama, to rzeczywiście, wrzucę tutaj screeny, na Xiaohongshu widać dużo postów, takich sprzed tygodnia, sprzed paru dni, gdzie są zdjęcia i jest napisane, że rzeczywiście na oddziałach dziecięcych jest mnóstwo ludzi i tych miejsc brakuje właśnie ze względu na to, że po prostu bardzo dużo ludzi jest chorych i wszyscy przychodzą do szpitala. Też o tym w naszym podcaście mało powiedziane mówiliśmy już nieraz, że Chińczycy stety albo niestety mają taki nawyk, że ze wszystkim idą do szpitala. Znaczy, może to być dobrze, a może to być niedobrze, to zależy od sytuacji, ale rzeczywiście bardzo często jest tak, że z małym bólem głowy tutaj się idzie do szpitala od razu po kroplówkę. Te pokoje z kroplówkami, tak jak widziałam przed chwilą na zdjęciach, są w większości już zapełnione i tam się dostawia plastikowe krzesełka, żeby zmieścić tych ludzi, którzy przyszli po kroplówkę, więc zdecydowanie ta sytuacja w szpitalach jest no dosyć napięta, jest bardzo dużo ludzi i też widziałam w niektórych szpitalach porównanie do tego, że rzeczywiście wygląda to jak pik zachorowań na COVID, z którym mieliśmy do czynienia jakoś w zeszłym roku. Nie ma w chińskim internecie żadnych wzmianek na temat tego, czy jest to nowy wirus. Generalnie ludzie raczej piszą o tym, że dzieci mają po prostu zapalenie płuc i grypę i chorują na grypę. Chociaż wiadomo, że nic nie można tutaj wykluczyć. WHO poprosiło o szczegółowe informacje dotyczące tego, jakie to są wirusy, jakie to są choroby i co je powoduje. Tutaj, co ja widzę na chińskich social mediach i w chińskim internecie, generalnie stawia się na... Ojej, no te zdjęcia to tak... Stawia się na, no, taką prewencję dosyć codzienną, znaczy to, co tutaj jest napisane na tych mediach, to jest tak, przede wszystkim otwierać okna, wietrzyć, maseczki, nie puszczać chorych dzieci do szkoły i tak dalej. I oczywiście maseczki to jest jedna sprawa. Tutaj też nie ma tak wielu osób, które byłyby tak silnie przeciwne i tak silnie antymaseczkowe, jak chociażby w Polsce, więc z tym problemu nie będzie. Aczkolwiek tutaj to, że w Chinach ludzie chodzą do pracy chorzy, że wysyłają dzieci do szkoły chore, bo nie ma kto z nimi zostać, bo nie ma kto się nimi zająć, tutaj fakt tego, że ludzie żyją bardzo w biegu i do tego jednak nie biorą w ogóle wolnego, nawet jak są chorzy, tylko pracują cały czas, to może być problem. No ale tak to tutaj wygląda, rzeczywiście zwiększona zachorowalność na choroby grypopodobne, zapaleniopłucopodobne jest faktem i o tym mówią też tutaj chińskie władze, to widać też na social mediach, ale też jeżeli chodzi o powody, no to ciężko tu wskazać powody. Możliwe, że to jest jakiś nowy wirus i jeszcze tego nie wiemy. Zawsze istnieje taka opcja, ale pamiętajcie o tym, że w Chinach dopiero w tym roku zakończono całkowicie politykę zero COVID, dopiero od tego roku. I na przykład ja, jako osoba, która przybywa tutaj cały czas i przybywała tutaj cały czas przez ostatnie 4 lata, miałam COVID tylko raz. I większość osób, które tutaj mieszkają, miały COVID no raz, w większości raz, może niektórzy dwa, ale chodzi o to, że rzeczywiście ta odporność zbiorowa, która się wytworzyła, odporność stadna, która się wytworzyła właśnie tutaj w Chinach, jest o wiele jakby niższa niż to, co jest na, to, co było na Zachodzie. Też wiem, że osoby, które znam, które mieszkają w Polsce czy w innych krajach, przechodziły COVID 3-4 razy. No tutaj u nas to jest 1-2 razy, dlatego że większość osób mieszkających w Chinach zetknęła się z tym wirusem dopiero pierwszy raz w styczniu tego roku lub w grudniu zeszłego roku, czyli to jest mniej niż rok. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że polityka zero COVID, czyli bardzo mocne izolowanie kraju przez ostatnie 3-4 lata, no ostatni rok nie, ale 3 lata wcześniejsze, jednak dosyć mocno tutaj przetrzebiła naszą odporność i o tym też się nie mówiło w ogóle w mediach, czy mało się mówiło, ale jeszcze w zeszłym roku, po tej pierwszej fali covidowej, która w Chinach miała miejsce, czyli no grudzień, styczeń, jeszcze w lutym były bardzo duże ogniska po prostu grypy sezonowej, tej zwykłej grypy. Dlaczego? Właśnie dlatego, że polityka zero COVID nagle została zdjęta
i wszystko nagle zaczęło. Wszystko nagle zaczęło latać dookoła. I tak jak dzieci i no, w większości dzieci najpierw chorowały na COVID, chociaż też miałam wrażenie, że dzieci jakoś lżej ten COVID przechodziły, no tam w grudniu, styczniu, tak w lutym potem osoby, które pracowały w szkołach, w przedszkolach mówiły mi, że rzeczywiście dużo dzieci nie przychodzi albo przychodzi chorych, bo zaczęły się tutaj pojawiać duże ogniska grypy, więc zgaduję, że to też może mieć jednak coś wspólnego z tym, że ta odporność ludzi, dzieci tutaj w Chinach jest, no jest niższa po tej 3-letniej polityce zero COVID. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Ja mam nadzieję, że tym razem nie zamkną tutaj znowu granic, chociaż na razie się nie zanosi. I jako, że ja będę wyjeżdżać z Chin za no, 2 tygodnie, to mam nadzieję, że mnie nie zamkną gdzieś na zewnątrz, bo przyznaję, że mam taki, ten taki 0,5% tam takiej wątpliwości, że może ja jednak powinnam zostać, bo znowu zamkną te granice i tym razem ja będę tą nieszczęśliwą osobą, która zostanie zamknięta na zewnątrz, ale nie ma co tak myśleć negatywnie. Więc dobra, to jest tyle na dzisiaj. Zobaczymy, co się będzie, jak to się będzie rozwijało, jeżeli coś rzeczywiście się stanie, no to ja tu jestem, przynajmniej na razie, i będę informować na bieżąco, co i jak. Na razie no nie można niczego wykluczyć, ale ja bym naprawdę nie radziła panikować. I tak jak zwykle, szybsze informacje, więcej informacji tak na gorąco jest na moim Instagramie i zapraszam tam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!